spotkaliśmy się dzisiaj w Szkole Trenerów Online na temacie związanym z kompetencjami miękkimi trenera. Mieliśmy okazję porozmawiać z trenerami, którzy zgłosili się na to szkolenie. Było tam ponad 60 osób, które wzięły udział w tym szkoleniu, z czego jesteśmy zadowoleni i wdzięczni za to, że mogliśmy wspólnie z tymi osobami to szkolenie zrobić. Chciałem serdecznie podziękować za możliwość uczestnictwa w kolejnych warsztatach Szkoły Trenerów Online, tym razem prowadzonych przez panów Mateusza Maciejewskiego i Rafała Malinowskiego. Podczas warsztatów mogliśmy sobie przypomnieć o tym, że nie najważniejsze jest to, co wiemy, co umiemy, tylko to, ile jesteśmy w stanie nauczyć swoich zawodników, a o tym w największym stopniu decydują kompetencje miękkie, które również powinniśmy stale w sobie poprawiać i rozwijać. Ta forma nagraniowa uważam, że to jest bardzo dobra forma z tego względu, że teraz każdy z Was będzie miał szansę odtworzyć sobie po raz kolejny to szkolenie i powtórzyć nawet po kilka razy pewne zagadnienia, bo dobrze wiemy, że zagadnienie kompetencji miękkich to jest temat trudny i czasochłonny do wdrożenia w życie. Organizacyjnie wszystko zagrało tak jak trzeba, mimo tych drobnych problemów na początku technicznych. Ekipa ekstratrenera się sprawdziła, żeby dowieść temat do samego końca. Szkolenie, które myślę, że byłoby wartościowe dla każdego trenera, który pracuje na co dzień, bez względu na to, w jakiej kategorii wiekowej. Czy to będzie skrzat, żak, czy to jest senior na poziomie centralnym. Każdy z nas mierzy się w każdym mikrocyklu, w każdym treningu z tymi kompetencjami miękkimi i często mamy z nimi kłopoty, bo wielokrotnie skupialiśmy się wcześniej tylko na kompetencjach twardych. Dlatego warto było poświęcić te 10 godzin na wykłady, na teorię i praktykę, bo naprawdę to są narzędzia, z których można korzystać już od dzisiaj, od zaraz.